Dzień dobry. Cześć, przyszła paczka moja. Jak widzicie, z Sinsaya. Także dzisiaj wlatuje unboxing z Sinsaya. Jesteście ciekawi? Bo ja jestem ciekawa, ona leży tu kilka dni. Także zaczynamy. Więc szukam czegoś, żeby rozciąć pudło, ale chyba to podzielę na dwa filmy, dlatego że tutaj jest część mierzymy i część chyba jak jakaś taka gadżetowość świąteczna? Nie wiem, nie jestem pewna, ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Otwieramy i zaglądamy. O, poszło nawet sprytnie. Ok. No i dobra, zaczynamy. Szkoda, że nie możecie tutaj dać mi znać, bo byście powiedzieli, którą część wolicie najpierw. Czy wolicie tą właśnie taką ozdobną, świąteczną, czy może wolicie mierzymy. Skoro nie możecie dać znać, to ja zadecyduję. I tak. Już nie za to. No dobrze, to w takim razie, skoro to jest pierwsze, zaczynamy od części świątecznej. Dobra. Bo jest to na samym początku. No więc tak, wypełnienie razy dwa. Ja już bym chyba z tego ściankę zrobiła. I powiem wam, żeby to nawet nigdy nieźle mogło wyglądać. Dobra. Jakie to ładne. Oczywiście linki zostawię wam na dole, jeśli będą jeszcze te przedmioty dostępne. Jeśli nie, postaram się znaleźć jakieś takie podobne. A jeśli w ogóle nic nie będzie, no to po prostu nie będzie nic, nie? Na sam początek kupiłam, zamówiłam maty na stół, które niesamowicie się opłacały. Spójrzcie, jakie śliczne. Bardzo proste zarazem, ale no nie wiem, ale ten samochód. No, świetne. Co najlepsze, w zestawie są cztery takie maty, także idealnie tutaj na stół płacimy raz, a nie za każdą pojedynczo, bo czasami jest tak, że możecie kupić sobie matę, no i tam jakaś mata kosztuje jakąś tam kwotę, no ale tylko jedna, a tutaj płacicie raz i już w zestawie są cztery, także bardzo mi się podoba. Bardzo ładna. I ten samochód. Jeszcze nie rozpakowuję, więc wybaczcie. No, plastikowa, ale nie matowa. Tu jest, widzę, że rozerwane troszeczkę. No, nie jest matowa. No więc, no ładne. Tego printu w tym roku ja trochę już mam. Mam. Dobra, dobra. Nie gadajmy tutaj za dużo. Pierwszą rzeczą maty kuchenne. Następną rzeczą, a tu to jest wszystko? Ciekawe. Muszę sobie przejrzeć, bo okaże się zaraz, że mierzymy, to będzie z dwóch rzeczy, więc może bez sensu będzie nagrywać mierzymy, co nie? Dobra, mamy tutaj kolejny ekologiczny cośćiś i pudełeczko, w którym jest. O, wiem, co to jest. Strasznie mi się to spodobało. Jest, wow, jakie ładne, taka figurka, chociaż myślałam, że to taka większa troszeczkę figurka. Taka ala chatka z piernika, z pierniczkami, laskami cukrowymi, taka oblana, taka choinka właściwie. Ona wygląda na taką, jakby bym powiedziała, prawdziwą. Spójrzcie tutaj na te detale. Jest pierniczek, laska, tutaj jakiś cukierasek, więcej pierniczków, laska i tą fakturę. Widzicie? Ona taka jest jakby z ciasta zrobiona. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie. Ładna. I tak sobie pomyślałam, że to będzie stało w kuchni. Choinka z pierniczków, a koło tego będzie słoik z piernikami. No, chociaż mała jest, wydawała mi się, że jest większa. Nie patrzyłam na wymiary, więc no. Nie mamy tu do nikogo pretensji, tylko możemy mieć do siebie. No i okej, kosztowało to 15,99, bo jest tutaj cena i też są wymiary, bo to ma 8 cm na 8 cm na 18 cm. No, czyli wysokości 18, szerokości 8. Okej, bardzo ładna. Te pudełeczka sobie zachowuję, bo potem
chowam je z powrotem. Właściwie teraz jeszcze też schowam, więc taka choinka. No i oczywiście ja miałam jeszcze kod rabatowy, więc też się opłacało. Teraz te Black Friday też się opłaca, bo tam macie duże wyprzedaże, chyba nawet aż do minus 50%, więc też mam coś w koszyku, więc nie mówcie. Okej, okay. A nie, jest tutaj więcej rzeczy, czyli mierzymy będzie. Ale czy tu mierzymy będzie moje czy dzieci? A może zrobimy taką serię, że będzie, wiecie co, będzie, jak będzie mierzymy, to będę ja przymierzać, jeśli coś jest na mnie, a jak coś dla dzieci, no to zobaczycie, no może dla dziecku. Jak myślicie? Taka opcja mierzymy na 100%, czyli ja i dzieci. Albo chociaż, wiecie, no postać, nie, jak wygląda na człowieku. Dobra, idziemy dalej, bo tu mamy ten zawiniątek. A, jest jeszcze tutaj, no tego byłam bardzo ciekawa. No dobra, ja to zaraz za jednym razem wszystko nagram, więc zaraz będę wiedziała, co tam jest. No wy musicie troszeczkę poczekać, więc jeśli jesteście ciekawi, to oglądajcie mnie. Jeśli chcecie być na bieżąco, komentujcie, bo dzwoneczek i ta subskrypcja zawsze działa. Trzeba być aktywnym, więc ja już nie mówię. Dzwoneczka i subskrypcja, bo trzeba być aktywnym. Nawet jak nie macie subskrypcji, a jesteście aktywni, to wam będą polecać. Chociaż ja nigdy nie namawiałam nikogo do subskrypcji. Jeśli komuś coś się podobało, to po prostu subskrybował, a nie na samym początku subskrybuj, bo jak dla mnie to zawsze to było odrzucające. Nieważne, jesteśmy przy holu z Sinseya i tutaj mam, co to jest? Wiem, co to jest. Były świąteczne rodzaje i były nieświąteczne. Ja się wybrałam na takie całoroczny zestaw, tylko żebym to dobrze wyjęła. Okej. Okay. Mamy tutaj, czegoś takiego mi brakowało, wow. Mamy tutaj pojemnik, a tu jest śrubka. Metalowy taki z takich drucików zrobiony prostokąt, a w tym w środku cztery pojemniki. To jest zabezpieczone wszystko folią, więc nie lata cudownie. Tutaj mamy taki większy cuściś. Na razie tego też nie będę rozpakowywać, bo rozpakuję to, jak będzie taka okazja, nie? Bo tak to jest wszystko razem ładnie połączone, to mi się nie zgubi. To wkręcamy tutaj, jak widzicie, jest śrubka do środka i potem za palec możemy postawić coś fajnego na jakieś oliwki, orzeszki, pomidorki, jakieś małe przekąski, czy jakieś ciasteczka, cukiereczki, ogóreczki, wszystko, co chcecie, szklane. Białe, prostokątne, bardzo ładne. Czegoś takiego mi brakowało, bo nieraz jak coś robiliśmy, to musiałam, czy nawet na sosy, to musiałam szukać małych pojemniczków, tu był taki, a tak to wszystko w jednym będzie, czy na orzeszki. No co chcecie sobie, możecie tutaj wsypać. Bardzo fajne. No i fajnie, że jest właśnie tutaj takie coś, to za to złapiemy, postawimy. Też są piękne takie deski z choinkami, bardzo, bardzo ładne, no ale ja postawiłam na taką bardziej klasykę całoroczną, więc tego mogę się pozbyć. Potem będę sprzątać, nie? No, więc to odkładam. Fajne, fajne. Teraz przejdźmy tu do kolejnego pudełka. Co w ogóle jest w tym pudełku? No dobra, nie wiem. Już dużo gadam, widzicie, ja nie mogłabym nagrać takiego dużego holu, dlatego stwierdziłam ostatnio, że będę to rozdzielać. Co długo to trwa? Ubrania i jakieś przedmioty. Musiałabym tylko tak pokazać, to jest kubek, to jest to. Bez gadania, nie? Ja tak nie umiem. Dobra. Mamy tutaj takie coś. Ta-dam! A jest to? A wiem, co to jest. O, jakie to jest duże. Zamówiłam. O, jak to pachnie. Świeczkę zamówiłam, ale taka piękna. O, to było napisane, właśnie kolory były troszeczkę takie mylne, bo była bordowa jakby, a było opisane fioletowe. A to nie jest fioletowa, jakie śliczne. Spójrzcie na ten kielich, przecież to można sobie jakiegoś ryneczka pić, lemoniatkę z cytrynką. Piękne szkło o dwóch kolorach, jak to jest ciężko, no bo wiadomo, to jest bardzo ładna, efektowna świeca. Jak ją zobaczyłam, to mówię, nie, no chyba jeszcze jedną zamówię. No śliczna, jest naprawdę cudowna. Kosztowała 19,99, no plus promocje, zwłaszcza z promocjami. No, jejku, ale ładna. Na stole, piękna. Potem nawet jakąś świeczkę sobie tutaj wstawić, bo jak wiecie, ja takich szkiełek nie wyrzucam, ja je później jeszcze wykorzystuję, używam. Ale pachnie ładnie. No dobra, to lecimy dalej. Coś tu mamy jeszcze, o, brokatowe coś tu widzę. Ostatnia?
Okej, ostatnia rzecz. Jest to coś, co będzie stało tu u mnie w kuchni i będzie się świeciło cały czas, więc trzeba zaopatrzyć się o dużą porcję, duży zapas tych baterii, dlatego że wiecie, lampki, jakieś ozdoby świąteczne, które są na baterie świecące, czy zabawki grające. I do tego pewnie też będą potrzebne baterie. Tutaj mam coś, co bardzo fajnie wyglądało i mam nadzieję, że będzie fajnie też tu wyglądało. A jest to taki stojak świecący, to jest duże. Okej, okay, tego się spodziewałam. Wow, mamy gwiazdki tu. O, to jest wszystko metalowe. To jest na baterie. Pewnie trzy baterie. A gdzie tu jest guzik? Włącz, wyłącz. A tu jest z boku, taki z boku tu ukryty. Nie tutaj, tylko tu z boku. I mamy tutaj takie, ile tych gwiazdek jest? 2, 5 gwiazdek. No ładnie, to czy nawet na oknie. Przez to, że to ma już w sobie baterię, nie musimy przedłużać czy szukać kabli i wiecie, no te kable jednak zaburzają. I tak w mieszkaniu jest naprawdę bardzo dużo kabli różnych poukrywanych wszędzie, więc jak coś jest na baterię, to bardzo fajnie, to mi się strasznie podobało. I tak idzie na okrągło, śliczne. Nie mam teraz chwili baterii, bo bym to włączyła. Ale to właśnie chciałabym, żeby tak to tutaj przy ekspresie stało i było włączone. Będę musiała chyba tą rolkę z papierem gdzieś ją schować po prostu do szafki, a tutaj będzie sobie stało, bo tak z boku, bo nie chcę tak na środku. Chcę tylko mieć to wiecie, z boku, jednak czajnik musi być. Papier może być schowany w szafce, a przy nim będzie to. Chyba, że gdzieś na oknie. Nie wiem, jeszcze zobaczę. No i tutaj mamy na samych gwiazdkach lampki, czyli tutaj dookoła. Każda gwiazdka jest opleciona lampkami. No fajne to. Ja dość długo się zastanawiałam z tymi rzeczami. Naprawdę trochę mi to się zeszło. I tylko co jakiś czas patrzyłam, czy jest to dostępne, bo na tym naprawdę bardzo mi zależało. O, tu nawet zobaczcie. Jak to na takim innym tle. O, na moim, o, na bluzce mojej. No mega. Strasznie to mi się podobało, ale fajnie. No dobra. To żeby tutaj teraz nie trwało to za długo, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Miło było mi wam pokazać moje rzeczy, zdobycze. Nie chowam tego. Nie, bo ja powoli mam zamiar już ustawiać sobie to. Jak wy to widzicie, to tam nie wiem, kiedy to widzicie. Mam nadzieję, że jeszcze nie w grudniu, tylko... A nie, no bo ja to postaram się stawić jeszcze tak, że póki to jest wszystko jeszcze aktualne. No tak, bo ja tak zawsze robię, także... Do zobaczycie jeszcze teraz, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do kolejnego. A tymczasem ja idę nagrywać i zrobię mierzymy. Pa, pa!